Noc z 1 na 2 sierpnia bieżącego roku okazała się bardzo pracowita dla strażaków z powiatu braniewskiego. Okazało się, że w wyniku władowania atmosferycznego, a więc burzy, która dotarła również na powiat braniewski, bo do tej pory udawało nam się jako dla powiatu, że te władowania atmosferyczne, że te wszystkie kłopoty związane z gwałtownymi opadami atmosferycznymi mijały nasz powiat szczęśliwie, to dziś w nocy ten front atmosferyczny dotarł również nad powiat braniewski. Kilkuminutowa burza, której towarzyszyły gwałtowne opady deszczu oraz porywisty wiatr, no, zaskutkował tym, że kilkadziesiąt interwencji podjęliśmy już w godzinach nocnych do godzin wczesnoporannych. Strażacy pracowali ich przy usuwaniu tych skutków. Kilkadziesiąt zdarzeń związanych tylko i wyłącznie z usuwaniem działania silnego wiatru, a więc powalone drzewa, kilkanaście drzew połamanych, które zatarasowały drogi wojewódzkie, krajowe, powiatowe oraz niezliczona ilość konarów, która leżała na tych ciągach komunikacyjnych. Tutaj mieszkańcy, uczestnicy ruchu drogowego na naszym powiecie dzwonili na numer alarmowy 998-112, zgłaszając tego typu problemy o braku przejazdności ciągów komunikacyjnych. No i niezbędna była pomoc i interwencja strażaków. Strażacy, którzy mieli służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej, to jeżeli wyjechali do zdarzenia o godzinie 3 w nocy, wrócili praktycznie kilka minut po godzinie 7. Cały czas ci strażacy pracowali, wspierali strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy z terenu miasta Braniewa, powiatu braniewskiego, a więc jednostek chociażby takich jak Frombor, Lipowina czy Lelkowo. Dodatkowo strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej również nas wspomagali. Na szczęście ta burza pierwsza, która nawiedziła dziś w nocy powiat braniewski, nie wyrządziła większych szkód, za wyjątkiem utrudnień w ruchu komunikacyjnym. Co prawda ucierpiały w wyniku tej nawałnicy dwa auta osobowe. Jedno auto uderzyło w leżące na drodze wojewódzkiej 507 drzewo, a na jedno z aut zaparkowane na terenie miasta Braniewa spadło drzewo, które uszkodziło częściowo ten pojazd osobowy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, to tylko straty w mieniu. A jak mówię, większych, poważniejszych strat w obiektach mieszkalnych czy obiektach przemysłowych na ten czas nie odnotowaliśmy.